Miłym Państwa powitać. Moim gościem jest pan Gabriel Roszak. Witam serdecznie. Dzień dobry. Poeta przede wszystkim, człowiek wszechstronny. Widuję cię często w Miejskiej Bibliotece Publicznej czy na spotkaniach związanych z poezją. Udzielasz się, piszesz i przyszedłeś do nas, żeby powiedzieć o tym, co w twoim życiu teraz poetyckim najnowszego. No właśnie, tak się czas, życie się posuwa do przodu. Nasze pomysły również, spotkania jakieś organizujemy. No i nie ukrywam, że przez te 40 lat swojej twórczości wydarzyło się wiele ciekawych rzeczy. Ostatnią taką przyjemną dla mnie chwilą było to, że usłyszałem, że będę autorem, czy mogę być autorem hymnu szkolnego szkoły w Rogalinie. No jest to jakiś zaszczyt, jest to jakieś wyróżnienie. W związku z tym podjąłem się napisania słów do tegoż hymnu. Nie jest to rzecz łatwa, ponieważ nie należę do osób, które piszą na zamówienie. Nie jestem rzemieślnikiem, tak bym powiedział, określił. Niemniej podjąłem się i co jest piękne w tym, że zagłębiam się później w ten okres historii, ponieważ hymn musi być patetyczny, miał zawierać pewne czynniki związane z tym regionem, czyli wsią historyczno-przyrodniczą, w której Wielki Ród Raczyńskich przebywał, dęby, legendy, historia. To wszystko musiało być zawarte w tymże krótkim w zasadzie wierszu, słowach, które w tym hymnie mają się zawierać. Nie było to łatwe, ale hymn powstał. Był ogłoszony konkurs na tenże hymn, ale no, widocznie nie było takiej pracy, które by komisji konkursowej przypadły do gustu. Ale jest to pokłosie między innymi tego, że byliśmy w piwnicy pod Baranami w Krakowie. I proszę sobie wyobrazić, że pałac, ten, który mieści się kabaret, kiedyś należał też do rodziny Raczyńskich, potockich Raczyńskich. Niedawno o tym Sabina Krak mówił u nas. No właśnie. I pan Edward Raczyński, prezydent na uchodźstwie, tam między innymi się wychowywał. Także jest to taki związek. W tejże piwnicy miałem okazję poznać panią, która uczy w szkole w Rogalinie i żeśmy na ten temat zaczęli rozmawiać. Tak zrodził się pomysł. No i jak? Jesteś zadowolony ze swojego dzieła? Jestem. Ja oczekuję, kiedy nastąpi premiera. No, premiera ma nastąpić w przyszłym roku w maju, ponieważ mają się zjawić potomkowie tej wielkiej rodziny, którzy są fundatorami tablicy, sztandaru. A masz jakieś wyobrażenie, jak ten hymn powinien brzmieć, jak powinien być wykonany? Tak, na pewno, no kolokwialnie tak powiem, że hymn zawsze mi się kojarzy, że musi być patetyczny, nie? Wyniosły musi być. Fajnie, gdy jest hymnem marszowym, można sobie pomaszerować, pomachać ręką i tak dalej. Czy taki będzie? Nie wiem, bo muzykę pisze ktoś inny. Nie ukrywam, że pewne wersy musiałem przesunąć, przestawić, ponieważ był kłopot z pisaniem muzyki, więc taka mała korekta tam była dokonana, ale myślę, że czekam z niecierpliwością, kiedy ten hymn usłyszę. Gabriel, ciebie można spotkać w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzieś tam funkcjonujesz w tej leszczyńskim świecie poezji. Nad czym pracujesz teraz? No właśnie, ja mam taki konik mój, to jest historia i nie ukrywam, że ona zajmuje sporo miejsca w mojej twórczości literackiej. Nawet ta twórczość liryczna, ona ciągle gdzieś tam obraca się w tymże temacie. I może dlatego jest mi łatwiej było też właśnie z tym hymnem, z tym tekstem. Z czego to się wzięło? Nie wiem. Ja to lubię po prostu. I przenoszę się w świat, kiedy zaczynam pisać, to przenoszę się w tamten świat, staję się zupełnie inną osobą. No i tak jak już wspomniałeś, że o tym poemacie powstańczym. No nie, ja nie wspomniałem, ty właśnie wspomniałeś. A, ja wspomniałem na tym 18. Tak, ale jeszcze na tym spotkaniu w bibliotece też chyba wspomniałem, że z panem Eugeniuszem Śliwińskim podjęli się takiego tematu.
To jest powstanie wielkopolskie za, no, w zasadzie za rok będzie setna rocznica. I podjąłem się takiego poematu powstańczego, pisany dziesięciozgłoskowcem, ale trochę kombinuję tam, powiem tak pospolicie, kolokwialnie, że kombinuję. Nie jest to typowy poemat taki, który powstawał w latach mickiewiczowskich, kiedy trzeba było tam zachować tą poprawność. My jesteśmy artystami współczesnymi, czyli możemy sobie pozwalać na pewne takie elementy i możemy odbiegać. Także przykładowo jest pewien etap, kiedy jest dziesięciozgłoskowiec, potem przechodzimy do trochę, jakby powiedzieć, innego modelu i znowu wraca. Są to wspomnienia mojego dziadka stryjecznego, powstańca, który jako 17-letni chłopak wstąpił w szeregi powstańcze, odniósł rany i 10 miesięcy umierał. Przykry temat, ale jest to nasze rodzinne wydarzenie, wspomnienie, to gdzieś tam się przewijało w naszych kręgach. A to nie jest tylko nasze rodzinne, bo to przecież chłopaki... Historia Polski, nie? Taka szczególna. I wydaje mi się, że temat jest trafiony, będzie to setna rocznica. Szkół, które mają patrona powstańców wielkopolskich, jest sporo w Polsce, nawet chyba dwie w Warszawie. Więc będzie gdzie się z tym pokazać. A jak prace są zaawansowane? Bo piszesz poemat. Co to znaczy pisze? No właśnie, to zaawansowane są, tam zawsze się coś dokłada. Powiem tak, że kiedy przychodzi jakaś myśl, znaczy tak, to nie jest odbicie, to nie jest zwierciadło typowe, tylko i wyłącznie o tym, co było. To, że ja się wcięłam w tą rolę, to opisuje też odczucia, których być może nie było. Jest to fantazja, fikcja może jakaś literacka, ale nie ukrywam, że chcę wpleść autentyczne postacie, które były, z imienia, nazwiska. Też będą fikcyjne postacie, które gdzieś zasłyszałem, nie wiem, kto to był. No i żeby to ubarwić w jakiś sposób, no to ta wyobraźnia twórcza no pozwala mi na to, żeby coś takiego pisać. W swojej twórczości przewija się właśnie ta historia, gwara także wielkopolska, tak? Bo pamiętam, że też takie wiersze powstały. No a na przykład, nie wiem, może coś innego, nie kusi cię, żeby czasami sięgnąć po coś innego, nie wiem, bardziej lirycznie może? No więc był taki okres, że powstała ta monografia rodziny i to tak się zaczęło od tej historii, ale ja się z niej nie wykręcę. Ona gdzieś tam będzie, ponieważ siedzi to we mnie. Rozgrzebujemy to, poszukujemy, rozkopujemy i to mi daje wiele satysfakcji. Liryka zajmuje szczególne miejsce i nawet ktoś mi już tam wspominał, że byłaby najwyższa pora, żeby wydać tomik stricto liryczny. Można by było już, ale to na to też są potrzebne pieniążki. I to nie jest takie sobie bardzo proste, ponieważ no... Ale czy te wiersze gdzieś siedzą w głowie? Siedzą, one są, niektóre są zapisane i tak dalej. Ale też pewnym etapem było wydanie tej książki dziecięcej, która zamknęła etap tego okresu, kiedy beztrosko żyłem. Ja do tego już wracał nie będę, zostało to wydane. Czyli no, dzielę jakiś ten etap z życia na jeden, na drugi, na trzeci. Nie wiem, czy zdążę, co będzie następne, to nie wiem. Na razie siedzę w tejże historii, no pomysłów jest wiele. Nie ukrywam, że powstał taki projekt Laudo Regionalis. Myśmy z koleżanką Sabiną kiedyś usiedli po tym ciekawym dosyć cyklu spotkań kolędowych, kiedy żeśmy opowiadali też o obyczajach związanych. I proszę sobie wyobrazić, że wiele osób nie wiedziało, słuchając nas, dlaczego jest Sylwester szumny, że świętujemy Sylwestra szumnie, bawimy się, ale też sławimy naszą twórczość. Też polemizujemy w tym naszym projekcie ze Stanisławem Grochowiakiem, naszym tutaj ulubionym twórcą, który w komentarzu poetyckim, chyba się nie mylę, komentarz poetycki Wielkopolska,
taką tezę zawarł, że uboga Wielkopolska w poetów, za to bogata w pola i dęby. Jest to nieprawda, ale usprawiedliwieniem dla niego jest to, że żył w innych czasach. Nie było dostępów takich jak my dzisiaj do mediów, więc usprawiedliwiamy go, że mógł o tym nie wiedzieć, że Wielkopolska jest jedynym miejscem na mapie Polski, gdzie przebywali wszyscy wybitni przedstawiciele polskiego Parnasu. Można tak podważać zdanie tak znamienitego poety, prozaika. Tak, ale to też jest odwaga. To jest też jest odwaga, żeby podjąć taki temat, bo wcale tak nie jest. Jeśli przebywał Mickiewicz, Norwid, przecież listy wysyłał z Leszna, no już nie będę tutaj wymieniał, ale przecież ci, którzy się rodzili, Gal Anonim przecież był w opactwie no, w Lubiniu. To są postacie, które tutaj rodziły się, przebywały, gościły. Mickiewicz tutaj pisał wspaniałe rzeczy na naszych tutaj ziemiach. Także usprawiedliwiamy Grochowiaka, ale też chcemy w ten projekt włączać inne osoby, które mają inne zdanie. Chętnie się chcemy z tym tematem podzielić. Czy to jest tak, że wy jako poeci, to nie jest tak, że być może wszyscy kojarzą, że poeta wyłącznie pisze, wydaje tomiki, a wy jednak mam wrażenie uczycie, bo słyszę tu o nazwiskach znamienitych ludzi. Być może nie wszyscy wiedzą, że oni są związani tak. właśnie z naszym regionem tak. i tu wasza wielka rola jako tak jest, poetów. Tak jest, dokładnie, dokładnie. I dlatego Stanisław Jachowicz zawarł taką, ja o tym mówiłem też w Rogalinie, że zawarł taką sentencję, cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie. I jeśli nie my, no to kto? Nie? My tutaj mieszkamy, my tutaj żyjemy, mamy wspaniałych ludzi, mamy wspaniałych artystów, mamy mecenasów, lepszych, gorszych, ale tacy są i jest to czas dla nas i szkoda, byśmy się zamykali w tym własnym sosie, własnym tym gremium. Także fajnie jest, tak mówię, kolokwialnie mówiąc, że są jeszcze tacy, którzy chcą przyjść, chcą słuchać, chcą rozmawiać. No rzeczywiście, kiedy w Miejskiej Bibliotece Publicznej organizowane są spotkania z poetami, właśnie z wami, między innymi z tobą, Sabina Klak, no to ludzie przychodzą, słuchają. I zdarza się, tego. Tak, i zdarza się, że chyba nigdy mniej niż 60-70 osób nie było, nie? Także, że jest w tej grupie no, kilku takich, którzy są to nasi przyjaciele, koledzy, no ale kto nie, jak przyjaciel, kolega ma przyjść na tego spotkanie, żeby wesprzeć, nie? No to w takim razie apel do tych, którzy jeszcze nie byli, to przychodźcie Państwo do biblioteki, tak? Czy na inne spotkania z poetami tak i słuchajcie. Słuchajcie tego, co mają do powiedzenia. No bo warto. To nie jest tylko, znaczy się, każdy pisze inaczej, każdy ma swoją wizję, ale twierdzę, że jeden pisze właśnie no, głęboko w swojej duszy zakorzenione jakieś tam teksty, inni piszą fantazyjnie, inni piszą właśnie o historii. Jeśli to jest ubrane jeszcze w takie kwiaty właśnie literackie, no to wydaje mi się, że jest to piękne, że jest to ciekawe. Czyli każdy może znaleźć coś w poezji dla siebie. Tak jest. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie.